pierwsza porażka po 33 zwycięstwach z rzędu, ale od razu głosy, że żaden z wcześniejszych rywali nie zbliżył się choć klasą sportową do twojego przeciwnika. No, ciężko mi tak na gorąco to oceniać. Wiadomo, że Legia Lwów jest mistrzem świata i jest w absolutnej czołówce światowej. Natomiast co mogę powiedzieć? No wiadomo, że jestem rozżalony. Z tym żalem teraz będę musiał sobie poradzić. Plan był taki, żeby zdobyć pas i jechałem z przekonaniem, że uda mi się zwyciężyć w tej walce. No, ale taki sport uprawiam, w którym jeden cios może spowodować o sukcesie albo o porażce. Niestety na moją niekorzyść dałem się trafić takim czystym ciosem w drugiej rundzie. No i tak się potoczyło później wszystko. Czyli nie odnosisz takiego wrażenia, że twoi dotychczasowi rywale, no... Pojawił się głos od razu, powiem szczerze, że byłeś takim trochę pięściarzem chronionym, że Lwiedew naprawdę był klasą samą w sobie i to był najtrudniejszy z twoich dotychczasowych przeciwników. To, że był najtrudniejszym rywalem, jak najbardziej z tym się zgadzam. To jest mistrz świata, wielkie nazwisko w boksie zawodowym. Myślę, że z kilkoma pięściarzami jeszcze walczyłem bardzo dobrymi, natomiast Lwiedew jak najbardziej jest najlepszy. Jeśli chodzi o TKO w drugiej rundzie, to sędzia spojrzał tobie tylko w oczy, nawet cię nie liczył i od razu przerwał walkę. Tak zgadzasz się z takim werdyktem? Czy jednak jesteś trochę rozżalony, mógłby cię liczyć, nie wiem, troszeczkę dać czasu, żebyś złapał oddech? Czy rzeczywiście to był cios, który zadecydował o zakończeniu tej walki? Myślę, że to był bardzo mocny cios, który jednak zdecydował o zakończeniu walki. Czy sędzia mógł puścić walkę? No, on był blisko, trudno z tym teraz polemizować. Ja chciałem walczyć, ja tam jechałem w ogóle z zamiarem zdobycia pasa i naprawdę głęboko, gorąco wierzyłem w to, że uda mi się wygrać na walkę. Dlatego ten cios bardzo mnie zaskoczył, całkowicie zciął mnie z nóg i dosłownie w przenośni i po prostu tak się ta walka zakończyła. Natomiast ja mówię, i mówiłem to wcześniej, jechałem tam tylko i wyłącznie z zamiarem wygrania. Dlatego to, że ta walka zakończyła się w pierwszej fazie walki, tym bardziej... Jestem przykro z tego powodu, nie tylko dlatego, że przegrałem też, ale dlatego, że wolałbym, szczerze powiedziawszy, wyglądać na twarzy jak Krzysztof Włodarczyk dzisiaj, ale przyboksować ten pełen dystans czy większą ilość rund, tylko po to, żeby jakieś wnioski z tego móc wyciągnąć, a natomiast z tego, co z tak krótkiej walki, po prostu bardzo ciężko jest cokolwiek wyciągnąć i to jest przykre. Mówiłeś przed tym pojedynkiem, że przygotowania do walki z Lwiedewem były najlepsze. No wszystko naj, więc co poszło nie tak? No na pewno to, że dałem się zaskoczyć tym ciosem. Uprawiam taki sport, w którym jeden cios decyduje o zwycięstwie lub o porażce. To jest boks. Są zwycięstwa i porażki, więc teraz przyszła porażka. Trzeba sobie z tym umieć poradzić. Mam nadzieję, że będę potrafił sobie z tym poradzić, bo nie jest mi łatwo. Nie lubię przegrywać. No i myślę, że wrócę mocniejszy. Mam taką nadzieję. Paweł, po pierwszej rundzie to wyglądało nawet nieźle, bo lewy prosty funkcjonował, w drugiej dałeś się zaskoczyć. Tutaj sami zastanawialiśmy się nad tym, czy źle stałeś na nogach w pewnym momencie. Dlaczego wszedłeś w ten półdystans? No bo Lwiedew tak naprawdę trafił cię tym lewym sierpowym, z niczego ta akcja była. No wydawało się, że wszystko jest w miarę pod kontrolą, no i nagle bum, koniec walki. No tak jak powiedziałem, no w takiej walce skupienie musi być przez cały czas. Gdzieś popełniłem błąd, po prostu tego czasu nie zauważyłem. I mówię, no bardzo ciężko jest przede wszystkim tutaj jakby teraz analizować, bo nie ma za bardzo co. Bardzo krótko ta walka trwała. To jest przykre właśnie, że nie ma materiału, który można, z czego można jakąś lekcję wyciągnąć i co poprawić. No na pewno, jeśli mogę powiedzieć, to nawiązać do wcześniejszego pytania, przygotowania były bardzo dobre, wszystko, każdy swoją pracę świetnie wykonał, i trener, i Darek, Dariusz psychologii, pan Jan Sobieraj i wszyscy wokół, którzy byli. Ja zawiodłem przede wszystkim samego siebie. Trzeba z tego wyciągnąć lekcję po prostu. To jest kolejne moje doświadczenie, które będę chciał zamienić na sukces w przyszłości, żeby takich błędów nie popełniać. Trzeba wyciągać wnioski z takich sytuacji, żeby to wszystko miało sens. Jak to sądzisz, z czego wynikał ten błąd właśnie, że tak wpadłeś do tego półdystansu, on w ogóle głowa do dołu i ten potworny lewy, bo czy to dlatego, że nie wiem, przełóż się trochę ciężar tego pojedynku? Może nie, bo przecież pierwsza runda wyglądała no przynajmniej przyzwoicie. To znaczy, nie,
nie przerósł mnie ciężar pojedynku, bo naprawdę czułem się bardzo dobrze i wchodząc do ringu i byłem spokojny i gotowy na walkę. Gotowy na 12 rund, nawet ciężkiej walki. Byłem przygotowany, że być może ta walka, być może przegram, ale po jakimś bardzo ciężkim, zaciętym boju. Dlatego tym bardziej zaskoczony jestem tą sytuacją, która się wydarzyła po prostu, tak krótką walką. No. Zwrócenie uwagi tyle po prostu, tak? Dokładnie. Tak. Gorąca, ale czy już masz jakieś plany? Chciałbyś na przykład odbudowywać swoją formę z jakimiś łatwiejszymi rywalami na galach w Polsce, czy chciałbyś, żeby podstawiono ci kogoś naprawdę silnego, żebyś sobie udowodnił, że z takimi też dajesz radę? Znaczy, lubię sobie udowadniać, zawsze lubię wyzwania i na pewno będę chciał walczyć z najlepszymi z powrotem, jeśli będzie taka możliwość. Na chwilę obecną chcę odpocząć, wyleczyć rękę i dojść do siebie, ochłonąć przede wszystkim. A takie decyzje w sprawie dalszej kariery to na pewno będą podejmowane jakieś w spokojnej atmosferze. Andrzej Wasilewski, Fiodor Łapień, jakie słowa do ciebie skierowali zaraz po walce? No poszliście do szatni, chwilę później walczył też Krzysiek. No może nie chwilę, bo trochę tego czasu było. Była jakaś taka ojcowska rozmowa, ktoś do ciebie miał pretensje, nie miał żadnych pretensji. Jak to wyglądało? No nie było to tam atmosfery radości, to jest oczywiste. Krzysiek, ja miałem, od razu musiałem po walce pójść na badania antydopingowe i tam spędziłem trochę czasu. Także Krzysiek w tym czasie wyszedł do ringu i minęliśmy się. Potem pobiegłem na salę trzymać kciuki i dopingować Krzyśka na sali już, także później Krzysiek przegrał walkę i jakby atmosfera stała się jeszcze smutniejsza, no ale tak jak już powiedziałem, taki jest ten sport. Czasami się wygrywa, czasami przegrywa, a o tym, jakim kto jest silnym facetem, świadczy o tym, jak po prostu po takiej porażce może się podnieść lub nie. Jak wyglądał powrót właśnie? No siedzicie w samolocie, na pewno koło siebie siedzieliście, rozmawialiście, czy nie rozmawialiście? To była taka, że jak powiem, atmosfera grobowa, czy jakieś dyskusje między wami, kto jakie błędy popełnił? Jak to wyglądało, Paweł? Nie, zastanawialiśmy się oczywiście, że tak, na gorąco oczywiście, jeszcze nawet z Krzyśkiem w pokoju, no w ogóle nie mogliśmy zasnąć, leżeliśmy w łóżkach, rozmawialiśmy o tym, co można było zrobić lepiej. Szukaliśmy powodów, dlaczego się nie udało wygrać naszych walk. No, były one różne, ale tak nawzajem też się uspokajaliśmy, że na gorąco też nie ma co tak oceniać, bo naprawdę emocje były bardzo duże i w takich sprawach trzeba opanowania. Krzysiek mówi, że rok zajmie mu dojście do, powiedzmy, tej formy, która pozwoli mu znów walczyć o tytuł mistrza świata. Jak ty widzisz siebie teraz? Bo w zasadzie przegrałeś dopiero pierwszą walkę. Fakt, że walkę o tytuł, najważniejszą w karierze, ale no kto wie, no bo mówiło się tak, że może to jest twoja ostatnia szansa, że pierwsza i ostatnia. Ty też to tak traktujesz, czy jeszcze w twojej głowie siedzi i jeszcze wam coś pokaże? Znaczy, ja na pewno nie mam zamiaru tak kończyć kariery. Jest to naprawdę... No jest to walka, w której spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Nie wyszła, bo kompletnie nie ułożyła się na po mojej myśli. Ale szansy pewnie rewanżu nie dostanę. Nie było takiej klauzuli w umowie. Natomiast na pewno będę chciał udowodnić samemu sobie i ludziom, którzy obserwują i śledzą moją karierę, że stać mi na wiele, bo wiem, że taka jest prawda. Dobra, ja to dziękuję ze swojej strony. Ja tylko dopytam, będziecie ryzykować, czy będzie taki sens, nie wiem, że pojawia się oferta z zagranicy, gala innego promotora, ty jesteś tam wysyłany w ten sposób, czy w Polsce cały czas tak jak do tej pory, ale z mocniejszymi przeciwnikami, jak ty byś chciał, żeby to wyglądało? Trudno powiedzieć, jakie będą te oferty, powiedzmy, ewentualnie. No, tak, ciężko jest mówić o czymś, czego jeszcze teraz w tej chwili nie ma, ale... No na pewno interesują mnie walki z dobrymi rywalami, z najlepszymi i takich będę szukał, ale zobaczymy, co pokaże czas. Na razie chcę odpocząć i skupić się na wyleczeniu ręki, a później na pewno wrócę i będę chciał udowodnić, że warto na mnie stawiać. Gdyby ta walka trwała dłużej, tego sobie życzyliśmy, to bez żadnego problemu byś go Lebediewa bił właśnie prawą ręką nawet w 11, 12 rundzie? Czy tam było jakieś ryzyko, że coś się z nią może złego dziać? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak tłumaczenie się, ale ja prawą ręką przez cały okres przygotowawczy nie uderzałem, bo mam pękniętą kość śródręcza i mieliśmy zastosowaną blokadę.
Lekarz rosyjski przyjechał kilka godzin przed walką, znieczulił mi rękę. Nie wiem, czy by... Pewnie byłaby teraz bardzo rozbita. W tym momencie właśnie zaraz udam się sprawdzić i zrobić prześwietlenie, jak ona wygląda, jaki jest stan w tej chwili ręki. Mam nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. Artur, czy kontuzji możesz teraz powiedzieć, jak doszło do niej? Na sparingu uderzyłem białoruskiego sparing partnera w czoło z dużą siłą i po prostu trzasnęła ręka. Przed walką. Tak, to było miesiąc przed walką. I później już każdy... W ringu byś szedł na całość? No... Tak, w ringu uderzałbym tą prawą ręką mocno, no tam już była blokada, nie czułem bólu. Artur Szpilka powiedział, że zawiodła w twoim przypadku psychika. Jak ty się czułeś wychodząc do ringu? Czy faktycznie nie było tak, że zjadła cię presja? Presja mnie nie zjadła. Myślę, że mam psychikę silną. To był po prostu moment nieuwagi. Trafił mnie silnym ciosem, taki jest boks. Myślę, że z moją psychiką wszystko w porządku. Dzięki wielkie, Paweł, i powodzenia. Dziękuję.